Cześć, witaj w Synajerze. Powiem Ci dzisiaj o zleceniu, które było dość nietypowe, ponieważ był to koncert jazzowy w bardzo niewielkim pomieszczeniu. Jak się pewnie spodziewasz, sytuacja była dość niekomfortowa, dlatego że nie było wystarczająco dużo miejsca na mnie, na mój sprzęt, na to, gdzie się poruszam, gdzie będę stał, gdzie będę filmował, czy skąd będę fotografował, jednocześnie nie przeszkadzając ludziom w tym pomieszczeniu. Dlatego właśnie chciałem powiedzieć o takich kilku drobnych rzeczach, o których trzeba myśleć w takich właśnie sytuacjach, dlatego że często o nich nie pamiętamy, przygotowując się do takiego właśnie zlecenia, do wypadu, czy do po prostu kręcenia, czy fotografowania takich sytuacji, które wymagają troszkę więcej właśnie wiedzy i przygotowania do całej imprezy. A więc pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest na pewno właśnie to miejsce, o którym wspomniałem wcześniej. Jest to o tyle ważne, że musisz cały czas pamiętać, że masz sprzęt ze sobą, że musisz być ty bezpieczny czy bezpieczna. Jednocześnie twój sprzęt nie może się zepsuć, a dodatkowo masz utrudnienie w formie ludzi, którzy siedzą dookoła, którzy no tobie przeszkadzają, nie oszukujmy się troszkę, ale też ty im przeszkadzasz w oglądaniu danego show. W moim wypadku to był koncert jazzowy. I w takiej sytuacji właśnie trzeba troszkę znaleźć taki, powiedzmy, konsensus pomiędzy przeszkadzaniem ludziom i nagrywaniem dobrych klipów, czyli robieniem dobrych zdjęć. Oczywiście w przypadku robienia zdjęć jest to dużo łatwiejsze, dlatego że ten czas przeszkadzania widzom czy ludziom, którzy po prostu są dookoła ciebie, jest o wiele krótszy. Możesz dosłownie w kilka sekund zrobić 5, 10, 20, nawet 100 zdjęć, jeśli chcesz. A przy filmowaniu nie masz takiej możliwości, ponieważ no po prostu nie jesteś w stanie przerwać tego klipu, który już zaczynasz w tym momencie. Zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, którą trzeba też nagrać, żeby pokazać właśnie sens danej sceny. Ale skupmy się na fotografii, troszkę mniej na filmowaniu, ponieważ wiem, że o wiele bardziej interesujesz się właśnie fotografią. Ja zawsze chodzę na takie sale koncertowe, czy w takie pomieszczenia, i nawet jeśli to na zewnątrz jest, to też chcę sprawdzić, jak to wszystko wygląda, dlatego żeby mieć pewność, że mogę właśnie sobie zaplanować moje kroki, czy moje, jakby, ja to nazywam, łuki, po których ja się będę poruszał, jednocześnie nie przeszkadzając ludziom, którzy siedzą w pierwszych rzędach. Dlatego że na przykład w mojej sytuacji właśnie pierwszy rząd był bardzo blisko sceny i właśnie przez ten brak miejsca było mi niezmiernie trudno ustawić się tak, żeby i mój kadr był dobry, i jednocześnie żebym nie zasłaniał ludziom, którzy są zaraz obok czy za mną. A więc zaplanowanie tych ścieżek czy tych łuków, jak ja to właśnie nazywam, jest niezmiernie ważne, prawie tak ważne jak zaplanowanie całej imprezy z twojego punktu widzenia. Jeśli już wiesz, że masz dość miejsca, ewentualnie wiesz, jak się poruszać między stolikami, czy między stołkami, czy ławkami, zależy od tego wszystko, jak to miejsce wygląda, to musisz pomyśleć o drugiej rzeczy, którą jest twoja widoczność. Pamiętaj o tym, że ludzie przychodzący na takie właśnie imprezy nie chcą widzieć twoich pleców. Ich interesuje koncert, nie ty. Więc jakby też ustawiając się właśnie, wybierając te łuki, czy sposób poruszania się i nawet miejsce, gdzie będziesz, powiedzmy, odpoczywać lub czekać na lepszy kadr, musi być wszystko tak ułożone, żeby nie zasłaniać ludziom widoku, nawet kiedy nie jesteś jakby w trakcie fotografowania czy filmowania. To jest szczególnie ważne w miejscach, gdzie ludzie płacą za bilety, ponieważ może się zdarzyć, że taka osoba może nawet złożyć skargę, że po prostu nie widziała nic, czy nie widział nic w trakcie właśnie tego koncertu. Sama muzyka nie wystarcza, dlatego że imprezy na żywo mają właśnie ten wielki plus, że przeżycie jest jakby dwustronne, mamy i wzrok, i słuch, w tym wypadku jakby zaangażowany w nasze widowisko, czy w imprezę.
Trzecią rzeczą jest coś troszkę przeciwnego do drugiej, mianowicie jednocześnie będąc, powiedzmy, niewidocznym, musisz być na tyle widoczna czy widoczny, żeby ludzie mogli jakby się dowiedzieć o tobie troszkę więcej. Ja na przykład chodzę na takie imprezy, na takie zlecenia w mojej koszulce firmowej. Synergia to nie jest firma, którą reklamuję tutaj lokalnie do takich właśnie zleceń, więc ubieram koszulkę specjalnie na takie okazje, gdzie i z przodu, i z tyłu mam swoje logo, swoją stronę internetową, numer telefonu, adres e-mail i ogólne bardzo krótkie informacje na temat tego, co robię, czy na przykład profesjonalne usługi filmowania czy fotografii. Takie właśnie, nazwijmy to, oblepienie się swoją reklamą wpływa pozytywnie na to, że jakby bez specjalnych jakby starań w szukaniu nowego klienta oni sami Cię znajdują, ponieważ po pierwsze nie muszą Ci przeszkadzać w trakcie Twojego filmowania czy fotografowania, wiedzą, że jesteś w pracy, oni wiedzą, że jakby przeszkadzając Tobie zajmują Twój czas, za który ktoś inny Ci płaci, i w takiej sytuacji oni mogą po prostu sobie strzelić fotkę Twoich właśnie pleców, gdzie jest Twoja strona internetowa, ewentualnie numer telefonu, i w taki sposób się z Tobą skontaktować. Na tym jednym zleceniu osobiście znalazłem 2 lub 3 nowe klientki, lokalne firmy to były, które po prostu zleciły mi coś nowego, i właśnie to było dzięki temu, że miałem na sobie koszulkę z moimi danymi. Mimo tego, że masz tą koszulkę na sobie i jakby Twoje informacje na temat Twojej firmy są widoczne i jakby łatwo znajdywalne, powiedzmy, nie zapomnij o tym, żeby mieć ze sobą też wizytówki, dlatego że nie każdy ma ze sobą telefon, zwłaszcza starsi ludzie nie noszą telefonów, ewentualnie nie używają aparatu do właśnie zrobienia zdjęcia czegoś, co ich interesuje. Raczej żyją chwilą, powiedzmy, żyją momentem, w którym są, czyli patrzą na sam koncert, ale czasem się zdarzy, że mogą być zainteresowani właśnie takimi usługami, które Ty oferujesz, więc na taką sytuację warto mieć może nie ulotki, ale chociaż wizytówki, które pokrótce wyjaśniają, co robisz, kim jesteś, gdzie jesteś, jakby jakie usługi świadczysz i jakie zlecenia przyjmujesz. Jeszcze jedna rzecz, która jest niezmiernie ważna moim zdaniem, to troszkę wychodzę z doświadczenia jakby informatycznego i marketingowego. W przypadku, kiedy robisz sobie wizytówki i koszulki na temat Twojej firmy, pamiętaj, żeby dane były bardzo łatwo zapamiętywalne. Na przykład moja strona internetowa firmy tutaj lokalnej w miejscowości, w której mieszkam, jest bardzo, bardzo krótka, bardzo łatwa do zapamiętania, więc nawet jeśli mają możliwość zapisania, moją stronę internetową jest naprawdę niesamowicie łatwo zapamiętać. Ale chodzi o to, żeby po prostu ułatwić tym ludziom zapamiętanie Twoich danych i jakby zgłoszenie się do Ciebie później, w przypadku, kiedy nie mają możliwości nawet wzięcia od Ciebie wizytówki, bo tak też się zdarza, czasem ktoś siedzi po prostu w środku sali i nie ma dostępu do Ciebie. Odchodząc troszkę dalej od jakby autoreklamy, musisz przejść do sprzętu. I teraz tu jest jakby największy problem każdego początkującego fotografa i filmowca, zwłaszcza filmowców, dlatego że nawet ja w tą pułapkę wpadam, że zabieram ze sobą za dużo. W moim przypadku było bardzo mało miejsca, więc oczywiście pierwsze, o czym pomyślałem, to był szerokokątny obiektyw, który zabrałem ze sobą. Dodatkowo miałem ten obiektyw w formie zooma 24-70 mm, więc nie musiałem jakoś specjalnie za dużo chodzić po tej sali, żeby mieć całkiem inny kadr. Mogłem po prostu z daleka przybliżyć, co też wpływało na to, że niektóre klipy, niektóre zdjęcia nie były idealnie ostre, więc to jest kolejna sprawa. Musimy pilnować, żeby sprzęt, który mamy, był na tyle jasny, na tyle szybki, żeby można było robić zdjęcia w gorszych warunkach, z mniejszą ilością światła i jakby z warunkach, których nie kontrolujemy do końca. I tu właśnie się nam pięknie zgrywa ten temat z kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, mianowicie właśnie światło. W pomieszczeniach, których nie znasz, w miejscach, do których dopiero przyjeżdżasz po raz pierwszy, ewentualnie gdzie byłeś czy byłaś tylko raz na taki, powiedzmy, scouting, czyli na sprawdzenie pomieszczenia i na sprawdzenie warunków, nie masz kontroli nad światłem, więc ja robię jedną z 2 lub 3 rzeczy. Pierwsza rzecz to idę do osoby, która jest odpowiedzialna za światło. W tym przypadku to był taki młody chłopak, który po prostu siedział przy konsoli światła
i jakby wyjaśniłem tej osobie, że potrzebuje kilku ważnych ustawień, mianowicie było to światło o jednolitym kolorze, żeby nie zmieniało się światło w czasie koncertu, jeśli chodzi o temperaturę tego światła, czyli jego kolor. Druga sprawa, poprosiłem, żeby nie zmieniał intensywności światła, czyli na przykład jeśli ma, powiedzmy, jakiś halogen na kogoś, kto śpiewa i inne światła, albo jakieś boczne na osoby w zespole, to prosiłem, żeby te światła były w jednej mocy, takiej samej mocy i dodatkowo, żeby tylko je włączał i wyłączał, zamiast zmieniać właśnie ich jasność, ponieważ w takich sytuacjach ciężko trafić w tą samą ilość światła, czy w tą samą właśnie moc tych lamp po zmianie takiej troszkę, powiedzmy, procentowej zamiast całkowitej. Więc w takiej sytuacji mamy jakąś, powiedzmy, średnią jakby kontrolę nad światłem, ale nadal nie możemy polegać na takiej osobie. Dlatego jeśli fotografujesz i filmujesz na przykład serię dłuższą zdjęć czy klipów, staraj się robić to w momentach, kiedy to światło jest bardzo podobne do jakby większości twoich zdjęć. Oczywiście w przypadku fotografii możesz poprawić, bardzo łatwo możesz poprawić światło. W filmowaniu właściwie też, klipy też są dość łatwe w obróbce, ale kiedy światło się zmieni w trakcie klipu, może się okazać, że odzyskanie takiego nagrania może nie być do końca możliwe. W przypadku zdjęć jest to o wiele łatwiejsze, dlatego że pracujemy na jednej klatce naraz, powiedzmy, i każdą możemy dopasować bezpośrednio i osobno do naszego stylu zdjęć. Nie musimy się do końca przejmować temperaturą tego światła i jego mocą, dlatego że możemy i rozjaśnić, i zmienić na kolor światła czy temperaturę światła, więc to bardzo, bardzo ułatwia, ale przy filmowaniu jest to o wiele trudniejsze, dlatego że na przykład odcienie skóry zmieniają się wraz z temperaturą światła. Po to właśnie mamy na przykład balans bieli w aparatach, żeby ta skóra wyglądała naturalnie. Ostatnią rzeczą jest tak zwane filmowanie czy fotografowanie na zapas, tak to nazywam, ponieważ zawsze staram się robić dwa razy więcej klipów i zdjęć, kiedy tylko możliwe, zwłaszcza kiedy filmuję, ponieważ zazwyczaj filmuję i w zwolnionym tempie, i w 4K. Zwolnione tempo zazwyczaj jest Full HD, więc mam dwie możliwości wyboru klipu w zależności od tego, co mi najbardziej odpowiada w danym momencie. Oczywiście fotografując, staraj się robić te zdjęcia w najwyższej możliwej rozdzielczości, w najwyższym możliwym zakresie dynamicznym światła i oczywiście w formacie RAW czy RAW, jak tam wolicie wymawiać. To jest niezmiernie ważne, dlatego że zwłaszcza w sytuacjach, kiedy nie mamy kontroli nad światłem, będzie Ci o wiele łatwiej ustawić właśnie zdjęcie do tego, czego oczekujesz od całej sesji, i jakby ustawić wszystko pod jedną stylistykę, czy pod jedną kolorystykę, czy nawet temperaturę światła. Kochani, myślę, że się troszkę rozgadałem na ten temat, mógłbym mówić o tym jeszcze naprawdę bardzo długo. Mam nadzieję, że to Ci troszkę pomogło. Jeśli tak, napisz poniżej, co Ci się przydało, czego może już używasz w tym momencie i co Ty możesz doradzić innym fotografom i filmowcom w takiej właśnie trudnej sytuacji, gdzie nie do końca masz kontrolę nad swoim otoczeniem i nad całą sesją. Więc kochani, dziękuję serdecznie za uwagę. My się widzimy w kolejnym filmie, a tymczasem nie przestawaj tworzyć i eksperymentować. Cześć! I'm not afraid of the dark.